Temat coworków w podcaście BSS bez tajemnic pojawiał się już kilkukrotnie, ale jeszcze nigdy w taki sposób. Czy wyobrażacie sobie, że można wystartować z jednego miasta i mieć ambicje stworzenia sieci biur w 400 różnych lokalizacjach, gdzie nie trzeba martwić się o biuro, gdzie można traktować biuro jako narzędzie? I jeszcze mówię tutaj o firmie, którą ciężko jest znaleźć. Zresztą nie ja tak powiedziałem, ale tak powiedział mój rozmówca, którym był Łukasz Kaleta z Office and Cowork Center. Posłuchajcie o tym, jak można inaczej, innowacyjnie i bardzo elastycznie spojrzeć na świat biur coworkingowych w naszym kraju. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu BSS bez tajemnic w duecie z... Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktura. To kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic i kolejna, w której wracamy do tematu coworkingu, biur serwisowanych i biur flexów. A dzisiaj moim rozmówcą jest Łukasz Kaleta. Witam serdecznie, cześć. Cześć Łukaszu, powiedz mi, kogo ty reprezentujesz? Bo ty reprezentujesz nie jeden cowork, tylko trochę więcej coworków, ale macie jedną wspólną nazwę. Tak, słuchaj, ja reprezentuję sieć Office and Cowork Center. Jest to spółka, którą wraz z moim wspólnikiem 4 lata temu założyliśmy w Krakowie. Trochę przypadek tak naprawdę, bo my mieliśmy swoje biuro, robiliśmy tam swoje rzeczy, no ale w pewnym momencie mieliśmy taką sytuację, że biuro, które mieliśmy, było za duże dla naszych potrzeb, więc stwierdziliśmy, że podnajmiemy sobie przestrzeń jakimś fajnym firmom, które znamy i lubimy. No i tak się zaczęło. No i to jest jakby dzisiaj mamy tych biur troszkę rzeczywiście. Natomiast wszystko, żeby reprezentujemy siebie. Odpowiadając precyzyjnie na twoje pytanie, reprezentujemy siebie, bo to jest nasza spółka i to są wszystko nasze biura. Mm-hmm. A na samym początku, kiedy wpadliście na pomysł tego podnajmu swoich biur, to wyście w ogóle myśleli o tym, że to ma być w modelu coworkingowym? W ogóle stykaliście się z tym zjawiskiem wcześniej, czy na początek to miało być po prostu podnajem, a potem się to jakoś inaczej potoczyło? Wiesz co, ja się zetknąłem się wcześniej z coworkingiem. Pierwszym coworkingiem, w którym byłem, to był Business Link w Krakowie. Potem przeniosłem się do innego coworkingu, potem do jeszcze innego. Generalnie jestem osobą, która zawsze sobie ceniła pracę w przestrzeniach współdzielonych. Czyli mówisz, że początek był 4 lata temu, kiedy sami zdecydowaliście się podnająć swoje biuro. A co w ciągu tych 4 lat się wydarzyło? Ile macie w tej chwili swoich centrów i gdzie są one ulokowane? Odpowiadając po kolei, my zaczęliśmy od tego 4 lata temu, że właśnie wynajęliśmy pierwsze biuro dla nas. Część podnajęliśmy naszym przyjaciołom z innych firm. Potem z kolei my potrzebowaliśmy większego biura z powrotem, więc znaleźliśmy drugie biuro. Natomiast tych naszych kolegów, którzy tam wynajęli od nas, już nie będziemy ruszać to, bo uznaliśmy, że to nie jest, fajnie im się tam pracuje, więc słuchajcie, to zostańcie, my dalej jesteśmy tutaj najemcą głównym. Poszliśmy do drugiego biura, nasze miejsca po nas podnajęliśmy kolejnym firmom, a w nowym biurze, które już było większe, my zajęliśmy połowę i drugą połowę podnajęliśmy. I tak się zaczęło i w tym momencie zauważyliśmy, że jest szansa na efekt skali, że zauważyliśmy, że podczas dawania jakichś tam ogłoszeń na Gumtree czy jakimś OLX-ie, że mając dwie lokalizacje, suma dodana jest w postaci zwiększonej ilości zapytań i mówimy, dobra, to chyba może warto spróbować. No i uruchomiliśmy trzecie biuro, potem czwarte, potem piąte. Dzisiaj mamy tych biur co najmniej kilkanaście, jak nie już pod 20, bo już nie kontrolujemy skali. W sensie inaczej, biura zaczęły się pojawiać z miesiąca na miesiąc już teraz i robią to już nasi członkowie zespołów, a niekoniecznie my. Łącznie w naszej sieci jest 20 tysięcy metrów kwadratowych. Myślę, że to jest też fajny wyznacznik tego, co jest w naszej sieci. A naszą motywacją do działania jest to, żeby w ciągu najbliższych 3 lat mieć 400 lokalizacji w całej Polsce. 400? 400. Wow, to znaczy, że myślicie również o mniejszych miastach, a nie tylko dużych aglomeracjach. Office and Cowork Center jakby powstało jako odpowiedź trochę na nasze potrzeby, czyli chcieliśmy mieć małe biuro z przyjaciółmi, ze znajomymi, w którymi możemy się czuć jednocześnie bezpiecznie, ale też móc z kimś brainstormować, współpracować, szukać pomysłów na rozwój, akcelerację naszego biznesu w oparciu o takie mocne relacje, więc stwierdziliśmy, że kurczę, nie ma takiego produktu, tak? Czyli nie ma biur, które są małe dla kilku firm, które jednocześnie zdejmą nam z głowy tą całą obsługę, tak? Te wszystkie problemy związane z
dbaniem o to biuro, o czystość, o zakupy, o meble, o sprzątanie, o płacenie rachunków, użeranie się z właścicielem nieruchomości często, prawda? Bo przy małym biurze to nie jest biurowiec, gdzie wszystko jest pięknie poukładane i uprocesowane i obwarowane genialną umową, tylko to są często mali przedsiębiorcy, którzy mają swoje potrzeby, mają swoje wymagania i każde jest inne. Więc uznaliśmy, że zrobimy coś takiego i się okazało, że nie tylko my tego potrzebujemy, ale też wiele firm na rynku, które też nie chcą wchodzić do dużych przestrzeni, tylko raczej skupiają się na właśnie takim, nie wiem jak to nazwać, poczuciu niezależności, ale jednocześnie chcą do tych ludzi wyjść. Czyli chcą mieć małe biuro, ale z kimś, żeby był też ktoś inny, ktoś obcy, ktoś z kim można porozmawiać. No i tak powstała idea Office and Cowork Center, czyli zdecentralizowanej sieci biur, które są w pełni automatyczne, ale jednocześnie w pełni serwisowane, które mają maksymalnie 350 metrów kwadratowych. To 400 to jest wasz target, który zapewne osiągniecie. Natomiast powiedz mi, bo to jest przyszłość, a teraz poza Krakowem gdzie jesteście? Katowice, Kraków, Warszawa, Szczecin. Mieliśmy, podchodzimy i mamy dalej takie podejścia do małych miejscowości. Robiliśmy eksperyment w Skarżysku Kamiennej. Teraz badamy Kielce, Radom, czyli na trasie troszeczkę. Przymierzamy się do Rzeszowa, gdzie rozmawiamy z różnymi przestrzeniami, które też chcą do nas dołączyć albo które my możemy, że tak powiem, zaprosić do współpracy z nami. Więc dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy, tak podsumowując, Kraków, Warszawa, Szczecin, Katowice, Skarżysko. To są miejscowości, w których dzisiaj jesteśmy, a docelowo chcemy mieć wszystkie miasta wojewódzkie, a potem schodzić coraz niżej. Jasne, okej. Okay. No to dobra, to teraz dotknijmy trochę kwestii takiej typowej funkcjonalności tych waszych biur, no bo ten świat coworków jest definiowany w różny sposób. Czasami się mówi tylko o otwartych przestrzeniach, czasami się mówi o jakichś dedykowanych pokojach, czasami się mówi o usługach flexowych, czy też biurach serwisowanych. Jak to wygląda u was? U nas to wygląda tak, że raczej celujemy w zamykane, dedykowane przestrzenie biurowe z prostego powodu. Taką przestrzeń zawsze można otworzyć i zrobić z niej cowork i wynająć komuś jedno biurko. Oczywiście wtedy nie żyjemy w tej takim wielkim open space, natomiast raczej szliśmy w stronę małych, dedykowanych mikrobiur, czyli naszym skupialiśmy się na odbiorcach, którymi były już firmy zatrudniające od kilku do kilkunastu osób, czyli takie mikro i małe firmy. Raczej to było naszym celem, współpracowanie z takimi firmami, które już mają jakąś strukturę, ale jeszcze są na tej drodze do rozwoju i są to jednocześnie firmy, z których trzeba jak najwięcej z głowy ściągać, bo to jest ten ich moment, tak? Oni mają teraz czas i szansę na to, żeby się rozwinąć, a jednocześnie wiemy, jak jest. No, jak masz 5 osób, to z reguły to właściciel firmy zajmuje się całym biurem i wszystkimi sprawami, a on w tym czasie powinien sprzedawać, po prostu powinien pozyskiwać klientów i to było naszą właśnie motywacją do stworzenia tej sieci. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź, natomiast mamy też przestrzenie, gdzie są duże open space'y. Mam na myśli około 100 metrów open space'u, 150 metrów open space'u. Mamy centra konferencyjne, szkoleniowe, które oczywiście w czasach pandemii zostały przemianowane na biura, natomiast dzisiaj w czasach postpandemicznych, mam nadzieję, że już powolutku ta pandemia mija, raczej bym podtrzymał ten trend, czyli dalej szedłbym w dedykowane, zamykane przestrzenie biurowe dla zespołów od kilku do kilkunastu osób maksymalnie i sporadycznie, jeżeli rzeczywiście pojawi się jakaś potrzeba albo fajna, interesująca przestrzeń, to żeby było co kilka biur open space z takim zamysłem, aby robić tam też wydarzenia, eventy i spotkania. Okej, okay, no to teraz załóżmy, że ja jestem zainteresowany skorzystaniem z takich waszych usług. W czym wy mi możecie pomóc? Z jakim ja się mogę standardem u was zetknąć? Załóżmy, że nie, mam czteroosobowy zespół i biorę sobie takie biuro dedykowane u was. To co ja od was dostaję? Przede wszystkim to jest trochę inaczej. To trochę odwrócę proces, bo właśnie teraz ci wszyscy myślą tak, szukam biura, tak? A my mówimy inaczej. Słuchajcie, pracując z nami, już nigdy nie będziecie martwić się o swoje biuro. Czyli my troszeczkę zmieniamy ten komunikat. My mówimy ci tak, słuchaj, dzisiaj gdzie potrzebujesz biura? Potrzebuję biura, nie wiem, na Mokotowie. Okej, to ja ci znajduję biuro dla ciebie. Po prostu. Ja ci szukam biura, ja ci je umebluję, ja wezmę na siebie kontrakt, ja wezmę na siebie całe ryzyko związane z wyposażeniem, fitoutem i tak dalej. Ale jest jedna zasada, tak? Że ty bierzesz część, tak na przykład nie wiem, 50 metrów, 100 metrów, ile potrzebujesz, a ja resztę komercjalizuję, tak? I de facto zaczynam, jesteś wikingiem, tak? Czyli ja pod ciebie tworzę nową przestrzeń do pracy,
i biorę na siebie ryzyko, które ty posiadasz. Normalnie byś wziął, bo normalnie musiałbyś sam znaleźć sobie biuro, podpisać kontrakt pewnie na rok lub dwa, płacić kaucję, kupić meble, tak? A potem zajmować się całym tym życiem biura, tak? Żeby ono w ogóle mogło być funkcjonalne dla twoich pracowników. My z ciebie to wszystko zdejmujemy, tak? Czyli dostajesz firmę, która nie tylko wynajmuje dla ciebie biuro i która nie tylko ci je wyposaża i umeblowuje, ale też potem obsługuje w modelu service on demand. Tak? Czyli potrzebujesz sprzątaczki, wykonujesz request, przyjeżdża sprzątaczka. Potrzebujesz kawy, wykonujesz request, przywozimy ci kawę. Tak? Jest to wszystko w cenie usługi, jak w przypadku biura typu co-work, czyli płacisz zawsze za ilość osób, nie za powierzchnię, płacisz za ilość osób, które pracują w twoim biurze. Chyba że oczywiście chcesz mieć konkretną przestrzeń, wtedy płacisz za szacunkową ilość osób za przestrzeń. Przykładowo chcesz mieć biuro czteroosobowe dla ciebie tylko, prawda? No to płacisz za cztery osoby, tak? No bo my nie wchodzimy w szczegóły, ile osób na tej przestrzeni siedzi. Biuro jest przygotowane dla czterech, jest dla ciebie na wyłączność. To jest to, co dostajesz. Możesz w ramach naszej umowy z miesiąca na miesiąc przenieść się do dowolnego innego biura, które jest z naszej sieci. Czyli de facto zyskujesz elastyczność. Potrzebujesz nagle dotrudnić 10 osób na projekt? Pstryk, prawda? Po prostu okej, wybierz biuro. Nie ma? Okej, zrobimy dla ciebie to biuro. Więc to jest to, co my dla ciebie robimy. My sprzedajemy ci usługę, w której ty już nigdy nie musisz się o to biuro martwić. Ona jest zawsze już na głowie kogoś innego. I to jest naszą usługą, nie sama przestrzeń. Przestrzeń można zmienić. No to jest to bardzo innowacyjne podejście, wręcz zgoła różne od tego, co sieci coworkowe czy też biur serwisowanych oferują, bo do tej pory to mogę się mylić, ale ja mam przeświadczenie takie, że większość biur tego typu działa na zasadzie takiej, że wybiera sobie lokalizację, tam przygotowuje te przestrzenie, które są już gotowe i dopiero potem pod to szuka jego użytkowników. Nie będę tu używał słowa najemców, bo to raczej użytkownicy, tak? Na okresy jednodniowe, czy tam potem idące już w okresy długoterminowe. Z tego, co ty mi mówisz, to do was można się zwrócić z prośbą właśnie określenia, że szukam sobie biura na tyle i tyle osób w takim, a nie innym regionie miasta i wy wtedy dopiero zaczynacie całą tą robotę, biorąc pod uwagę, że ja nie będę jedynym najemcą na tej przestrzeni. Ale w takim razie... To jest oczywiście przykład, wiesz, przepraszam, że się wtrącę, to jest przykład, ale w dzisiejszej sytuacji, gdzie my mamy tych biur już co najmniej kilkanaście, tak naprawdę my już proponujemy ci na starcie pewien wybór. Mhm. Jakby tą nowość, którą wprowadzamy, polega na tym, że jeżeli rzeczywiście chcesz się z nami związać, to jesteśmy w stanie i jesteśmy gotowi do tego, żeby zrobić biuro pod ciebie. Co zresztą właśnie na przykład dla jednego klienta robimy w Katowicach, prawda? W tej chwili, dokładnie podczas naszej rozmowy, finiszujemy przestrzeń 350 metrów dla firmy, która podjęła współpracę z nami. Znaleźliśmy dla nich biuro, wykończamy dla nich biuro, wstawiamy dla nich meble, prawda? A oni wchodzą na fleksie, mają elastyczną umowę na jego. To już generalnie stajecie się konkurencją dla agencji nieruchomości. No dobrą, wiesz, to trochę i tak i nie, prawda? Bo w praktyce zdefiniowaliśmy pięć problemów, dla którego w ogóle, wiesz, tak czysto biznesowo i ludzko, nie? Zmieniasz biuro z pięciu powodów. Bo potrzebujesz większego biura, tak? Potrzebujesz mniejszego biura, potrzebujesz biura w wyższym standardzie, w niższym standardzie lub zbankrutujesz. Jakby w praktyce nie ma innego powodu, dla którego zmieniasz biuro. Więc jeżeli znajdzie się ktoś, w tym przypadku jesteśmy to my, którzy są w stanie odpowiedzieć na wszystkie te twoje problemy, tak? Czyli znaleźć większe, mniejsze, w wyższym, niższym standardzie z dnia na dzień, a jednocześnie w momencie, kiedy masz ciężki czas, możemy pomóc ci się deskalować, tak? Czyli dać ci przestrzeń dla dużo tańszą albo pomóc ci w biznesie, bo bardzo często też to robimy, to nie jest nasza jedna działalność, którą prowadzimy, bardzo często współpracujemy z naszymi klientami i możemy też pomagać ci w twojej ciężkiej sytuacji, oczywiście też bardzo dobrej, bo są też firmy, które pomagamy dosłownie wejść na giełdę, tak? Więc my współpracujemy ściśle z naszymi klientami. Jeżeli ktoś jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie te pięć problemów, wyzwań, które posiadasz w związku ze własnym biurem, to po co masz szukać nowego biura? Ty po prostu mówisz, chłopaki, zmieniam biuro. Co mi możecie zaoferować? I więc rzeczywiście trochę tak, stajemy się tak naprawdę brokerem nieruchomości, konsjerzem, leasing managerem, jesteśmy jedną osobą w pięcioma osobami w jednej, tak? I to jest pewnego rodzaju innowacja. To się zgadza. Wspomniałeś tutaj o pewnym standardzie. Jaki jest standard biur, którymi wy się zajmujecie? Od garażu po biura AA+. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Przestrzeń jest dostosowana i jakby, wiecie, nie każdy potrzebuje biura klasy A+. Jest ogromna ilość firm, która woli zapłacić dużo mniej,
bo nie ma takich potrzeb, że nie przychodzą do nich klienci, albo nie wiem, lutują sobie jakąś elektronikę i potrzebują garaż. Natomiast chcą mieć, nie chcą się tym martwić, a muszą, no bo muszą znaleźć biuro i muszą je wynająć. Wtedy wchodzimy my, mówimy, słuchajcie, zdejmujemy z was to ryzyko, jeżeli wy wyjdziecie, my sobie poradzimy, tak? Nie wiem, to my na naszych barkach będzie wypowiedzenie tej umowy, na naszych barkach ewentualnie będzie znalezienie kolejnego najemcy na to. Róbcie swoją robotę, słuchajcie, skupcie się na pracy, budujcie wartość dodaną, bo jak wy będziecie rosnąć, to będziecie rosnąć razem z nami, tak? Będziecie potrzebować większego garażu, tak już żartem pusteją, znajdziemy wam ten większy garaż. Więc jakby przestrzeń jest tylko i wyłącznie narzędziem i ona nie ma na koniec dnia znaczenia dla biznesu. Ma znaczenie na poszczególnych etapach biznesu, ale nie dla generalnie biznesu. Przestrzeń jest narzędziem, które wykorzystujesz, aby osiągać pewne cele biznesowe, jak na przykład ograniczenie rotacji pracowników, tak? Którzy lubią daną przestrzeń, lubią dobre, fajne biuro, lubią dobrą kawę, więc częściej nie będą chcieli w tej firmie pracować z takich prostych powodów. Ale też czasami przychodzi potrzebne już biura z super widokiem, bo chcesz zrobić wrażenie na kliencie, a innym razem chcesz pokazać się jako firma produkcyjna, bo produkujesz, nie wiem, biodrukarki i potrzebujesz pokazać raczej biuro na Politechnice Warszawskiej, aniżeli w biurowcu klasy A+, bo to nasz biuro jako narzędzie uwiarygadnia potem twoją drogę biznesową. Więc liczy się proces i my w tym procesie pomagamy. Okej, okay, dobra, a teraz dotknijmy tak jakby tego elementu stricte coworkowego, bo zakładam, że takie przestrzenie, tam powiedziałeś, 100 parę metrów kwadratowych też wam się zdarzają. Czy to oznacza, że do was można też wpaść tak na przykład, nie wiem, na 2-3 godziny popracować, jeżeli mam taką potrzebę? Szczerze, to jak ktoś się odezwie, to nawet to po prostu zapraszamy za free, tak? Mówimy tutaj o naszej tej sieci takich małych biur, bo jednak te małe biura to jest dosłownie kilka pokoi, tak? Mhm. To jest, tam za bardzo nie ma nawet open space'ów, tak? Takiej przestrzeni, gdzie można sobie siąść. I tutaj jakby pojawiają się właśnie chociażby nasze biura serwisowane, które niedawno mieliśmy przyjemność, z którymi niedawno mieliśmy się przyjemność połączyć, tak? Czyli z Business Link by AIP, czyli przestrzenie o poakademickich inkubatorach przedsiębiorczości, gdzie rzeczywiście ta przestrzeń jest bardziej open, bardziej coworkowa i tam jak najbardziej można przyjść na godzinę, 2-3 i tak dalej. A w sieci Office and Cowork Center, gdzie te biura raczej są małe, zamykane i dedykowane dla kilku firm, to tylko na zasadzie, jak jesteś wolny, to zapraszamy, słuchajcie, siądź sobie bezpłatnie, tak? Jak chcesz, to zostaw po sobie porządek i jest OK. Bo tam jest zupełnie inny model biznesowy. Dobra, czyli de facto mamy dwie takie linie. Jedna pod waszym oryginalnym brandem, która do tej pory funkcjonowała i jest dalej rozwijana, czyli ten Office and Cowork Center, i druga, którą poprzez akwizycję przejęliście, czyli Business Linki z tej części AIP, tak? Dokładnie tak. Znaczy, jest to typowy merch, tak? Połączyliśmy siły. Tutaj chłopaki z AIP-ów uznali, że jesteśmy odpowiednim partnerem do tego, żeby przeskalować ten biznes w całej Polsce i z tego też powodu, a dla nas to było też bardzo korzystne, bo jest to uzupełnienie naszego portfolio, czyli my bardzo często były sytuacje, że mieliśmy klientów, którzy na przykład byli zainteresowani biurem w dużo wyższym standardzie, tak? I nie byliśmy w stanie im tego zaoferować tak szybko, trzeba było poczekać. A w tym przypadku dzięki temu połączeniu możemy to zaoferować. I w drugą stronę, biura z klasy A+ i wyżej są dość drogimi biurami i nie każdego klienta to stać, a biura w Office and Work Center są znacznie tańsze. W efekcie możemy wymieniać się klientami, tak trochę brutalnie, ale jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większą ilość potrzeb naszych klientów. I to jest suma dodana do tego merge'a. I tak, mamy dzisiaj dwie marki, aczkolwiek wiodącą marką, w sensie taką matką jest Office and Cowork Center, która ma jedno główne zadanie, stworzyć sieć. Tak? Celem Office and Cowork Center jest stworzenie sieci, ogólnopolskiej sieci dostępu do biur, natomiast celem naszej spółki Business Hub, czyli właśnie tej, która posiada biura marki Premium, jest tworzenie ekskluzywnych przestrzeni, dużych przestrzeni z pełną obsługą, już nie automatyczne biuro, tylko pełna profesjonalna obsługa dla klientów bardziej wymagających. Tutaj za kilka zdań wcześniej wspomniałeś takie słowo magiczne, concierge. Ja to bardzo lubię to słowo, bo to jest de facto określenie takiej funkcji, że jesteś w stanie wyręczyć swojego klienta praktycznie wszystkim, tak? Czy to dobrze rozumiem, że wy też macie zamiar być takim totalnym, stuprocentowym pomocnikiem dla waszych klientów? Naszym celem jest doprowadzenie sytuacji, aby nasi klienci już nigdy nie musieli martwić się o swoje biuro, więc można powiedzieć, że tak,
Naszym celem jest zdjęcie wszystkiego, co jest związane przede wszystkim z biurem, z barków naszych klientów, aby mogli skupić się na sprzedaży. Bo jeżeli oni będą zarabiać więcej, to my też będziemy zarabiać więcej. To jest prosta matematyka jak CEP. A w planach waszego dalszego rozwoju to jest tak, że raczej myślicie o swoich własnych jednostkach, czy raczej kolejne akwizycje? Ja bym powiedział inaczej. Ja bym powiedział, że poprzez zbudowanie jak największej wartości dodanej również dla branży coworkingowej. Czasami najlepszą możliwością będzie połączenie, a czasami najlepszą możliwością będzie po prostu przejęcie danego przedsięwzięcia, ale nigdy nie będziemy tego narzucać partnerom, więc jakby to jest najkorzystniejsze, bo lepiej budować na czymś, co już jest zbudowane, i bo są już ludzie, są już firmy, jest coś już zbudowane, a my możemy tylko wdrożyć nasze jakby podejście do tego biznesu i nasze know-how, które pozwala na rzeczywiście zbudowanie tej sieci. Natomiast jeśli firmy nie będą chciały się współpracować, do czego mają pełne prawo, bo to jest de facto coś nowego, coś, co w Polsce nie miało jeszcze miejsca, jeżeli chodzi o rynek flexów i biur coworkingowych, to po prostu będziemy tworzyć nową lokalizację. Jesteśmy gotowi do tego, żeby dostarczać jak największą wartość naszym klientom. Powiem ci, że ta rozmowa z tobą zupełnie w innym świetle przedstawia mi to, jak ja do tej pory rozumiałem samą tematykę biur coworkingowych, bo to jest, ale to tylko dobrze, bo to pokazuje, jak bardzo elastycznym rzeczywiście środowiskiem to podejście do biura w takim modelu rozproszonym może być. Słuchaj, mam jeszcze takie jedno pytanie. Czy ja, załóżmy, że jestem waszym klientem w jednej lokalizacji, wcześniej wspomniałeś, że mogę korzystać też z innego miejsca, czy to się odbywa z jakimiś konkretnymi obostrzeniami, czy ja generalnie będąc u was w sieci mam dostęp do wszystkich waszych obecnych biur? To zależy, tak? Jaką umowę podpisałeś. A tak na poważnie, jeżeli masz biuro dedykowane, przykładowo, nie wiem, masz biuro w Krakowie na Dolnych Młynów i masz tam wynajęte dwa boksy dla 7-osobowego zespołu łącznie, no to zasada jest prosta. Tak? Jeżeli chcesz przenieść się do naszego innego biura w sieci, no to jesteś w stanie to zrobić tak trochę z miesiąca na miesiąc, no bo my potrzebujemy przynajmniej te 2-3 tygodnie. Zresztą to jest taki też cykl, prawda, że raczej zaczynamy od pierwszego każdego miesiąca nasz cykl rozliczeniowy, więc nasi klienci muszą nam to zgłosić z wyprzedzeniem miesiąca, że chcą się przenieść, abyśmy przede wszystkim mogli im pokazać, co mamy, zbadać ich nowe potrzeby i dostarczyć i przygotować nowe biuro pod ich potrzeby. A ten miesiąc też to jest mniej więcej tyle, ile potrzebujemy na czasu na znalezienie klienta na zakładkę. Więc jest to, mówimy o zespołach małych i mikro. W przypadku firm małych, ale większych od 12 osób, ten czas z reguły staramy się, aby był co najmniej 2 miesiące, ze względu na to, że znalezienie na zakładkę firmy 12-osobowej jest troszeczkę trudniejsze, bo tych firm jest po prostu mniej. Ewentualnie szukamy kilku mniejszych firm. Wszystko zależy od przestrzeni. I tak to działa w przypadku, kiedy masz dedykowany moduł biurowy. Natomiast ze względu na to, że nasza firma jest siecią, jesteś w stanie wykupić sobie dodatkowy abonament, który za niewielkie pieniądze pozwala ci na dostęp do wszystkich przestrzeni otwartych w każdym biurze, które mamy w sieci. Więc jak najbardziej masz do tego dostęp. Jest to oczywiście dodatkowo płatne, no bo jednak jest pewnego rodzaju zużycie i to są koszty, które musimy ponieść, więc no musimy pewne rzeczy pilnować, no bo inaczej ten biznes mógłby być nierentowny, a to jest nie w interesie nikogo, ani naszych klientów, ani naszym, no bo jak nie mamy kasy, to nie możemy się rozwijać, no co tu dużo gadać, a jak się nie możemy rozwijać, to nasi klienci nie będą się rozwijać z nami. A więc jest to oczywiście płatne, ale jest możliwe i jak najbardziej ludzie z tego często korzystają, coraz częściej. Był taki czas, że był taki zastój, w szczególności w czasie pandemii, a teraz już widzimy, że ludzie po prostu chcą mieć tą elastyczność i chcą mieć rozsianych pracowników po całej Polsce, w sensie dostęp do tych biur w całej Polsce. Mi się wydaje, że to jest prawdziwa przyszłość coworkingu. No ja sobie też tak to wyobrażam, zresztą właśnie moje pytanie szło w tym kierunku, że załóżmy jestem waszym najemcą w takim Krakowie, ale mam, nie wiem, mój jakiś tam oblatywacz, handlowiec, prezes czy ktokolwiek jeździ po innych miastach, gdzie wy macie swoje siedziby, no to tam właśnie może usiąść, połączyć się z internetem, ściągnąć maile czy cokolwiek takiego. Bo oczywiście to jest jakby duża wartość. No dobra, słuchaj, bardzo ci dziękuję za te zupełnie, powiem, dla mnie odkrywcze wręcz spojrzenie na kwestie biur coworkingowych i flexów, bo takiej rozmowy jeszcze w moim podcaście nie miałem. Na ogół szliśmy w takim kierunku, jakie są zalety konkretnej lokalizacji i tego, jak tam się po niej poruszać, a tutaj widzę, że świat coworków rzeczywiście można mieć rozumiany w zupełnie inny sposób.
gdzie można was znaleźć w internecie? Wiesz co, my się raczej nie promujemy, mówiąc całkowicie serio. Nasz Facebook, LinkedIn, strona wygląda tragicznie. Przychodzą do nas klienci z polecenia, którzy są już w całe setki, więc większość ludzi po prostu trafia do nas jakimś tam sposobem, więc ciężko nas znaleźć, jeżeli mam być szczery. Natomiast ze względu na to, że idziemy teraz w stronę już inaczej, osiągnęliśmy pewną skalę, która nie pozwala nam żyć sobie w cieniu, to teraz właśnie robimy malutki rebranding i będziemy bardzo mocno promować naszą nową markę, czyli ona się będzie nazywać BeIn i to będzie właśnie sieć coworkingów premium. A Office and Cowork Center z kolei dalej sobie będzie działać i dalej sobie będzie spokojnie otwierać nowe lokacje w całej Polsce. Po prostu jesteśmy osobami, które raczej skupiają się na pracy, a nie na krzyczeniu w sieci. Na tym też zależy naszym klientom, żeby mieć taki komfort bycia anonimowym w czymś wielkim. To jest też pewna zaleta naszej metody działania. Ale no, ten zeszły rok i rozwój w zeszłym roku, mimo pandemii, która ma miejsce, no niestety wymusza na nas już wyjście na zewnątrz i pokazanie, co robimy, bo jak się okazuje, dużo ludzi chciałoby korzystać z tego, co my dostarczamy, a nie wiedzieli o tym, że taka usługa w ogóle jest. Mimo że ktoś tam sobie zawsze gdzieś tam z kimś pogadał i trafił do nas. A jak nas jeszcze można znaleźć? No najlepiej pisać do mnie bezpośrednio. Ja jestem akurat na wszystkich mediach. Najlepiej na LinkedIn do mnie napisać, bo zawsze chętnie pogadam i jesteśmy tutaj otwarci. No i też jest duża szansa, że nie wiem, czy zdążymy w lutym, ale w marcu, że pojawi się nowa strona internetowa, już taka powiedzmy profesjonalna, która pozwoli na zupełnie inny kontakt z nami poprzez chatboty i poprzez formularze kontaktowe. Czyli technologia również będzie tutaj zaszczepiona. No, jak macie ambitne plany posiadania 400 biur na terenie całej Polski, no to tego sam człowiek pojedynczy nie ogarnie i tutaj trochę wsparcia technologicznego będziecie musieli mieć. Tak, bo ja jestem w ogóle, jestem techniczny, ja kończyłem AGH na wydziale elektrycznym, więc jakby ja jestem za pan brat z technologią i developmentem oprogramowania, więc oczywiście mamy pewną świadomość, natomiast naszym celem na początku, czyli te pierwsze 3 lata działalności, było przetestowanie modelu w Krakowie. Chcieliśmy mieć pewność, że w Krakowie to zadziała. I teraz, kiedy mamy pewność, że nasza sieć działa w Krakowie, bo jesteśmy w stanie kopiować ją na każde inne miasto wojewódzkie. Przed pandemią zaczęliśmy Warszawę, uruchamiając biuro w Intraco. Tam mamy około 350 metrów, no ale pandemia nas zaskoczyła i wtedy wstrzymaliśmy, zamiast skupiać się właśnie na otwieraniu nowych lokalizacji w Warszawie, skupiliśmy się raczej na właśnie szukaniu różnych sieci, synergii z innymi sieciami, no i tak w tą stronę poszliśmy w czasach pandemii i była to dobra decyzja. A teraz wracamy do skali, wracamy do sieci. No to jest ewidentnie bardzo innowacyjne podejście. Łukaszu, trzymam kciuki za to, żeby ta wasza sieć się rozwijała zgodnie z tymi bardzo ambitnymi planami. No i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotkać w jednym z waszych biur, kiedy już będzie trochę bardziej mobilny ten świat. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy do dyspozycji zarówno twojej, jak i wszystkich, którzy nas tutaj słuchają. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Również dziękuję.